Siemanko, z tej strony Maxior, a to jest błyskawiczna recenzja gry Śródziemie, Cień Wojny w wersji PS4. Gra została wydana także na Xbox One oraz PC-ty. Twórcy z Monolith, którzy zapewnili sobie szczególne miejsce w moim serduszku po wydaniu w latach 90. strzelanki Blood, wzięli się za sequel swojego niedawnego prawie że hitu umiejscowionego w świecie znanego skądinąd pisarza jakichś tam małych bajeczek o elfach. Akcja zaczyna się kilka chwil po wydarzeniach z jedynki, a jeśli tych wydarzeń nie pamiętasz albo nie znasz, to możesz sobie poczytać wewnątrzgrowe kompendium, bo nikt nie zamierza ci czegokolwiek przybliżać. Ale czego ja się znowu czepiam, przecież takie prawo twórców. Ogólnie historia kręci się wokół tego, że żyjący w symbiozie z naszym protagonistą Elfi Kowal wykuwa bonusowy pierścień władzy, który ma pomóc mu zniszczyć okrutnego Voldę, znaczy Saurona. Niestety przez swoją niezgrabność tracą pierścień na rzecz pajęczycy, która w zasadzie może nie być pajęczycą. Everybody say it with me. Dead ass. Co jest pomysłem wyciągniętym kompletnie z dupy, ale czego ja się znowu czepiam, przecież takie prawo twórców. Zasadniczo naszym zadaniem jest obrona Gondorczyków, ciachanie orków, pokonanie Saurona, ciachanie orków, przypodobanie się gładkolicej pajęczycy poprzez ciachanie orków oraz zemsta, podbój Mordoru, miłość, pokój i braterstwo okupione mimowolnym ciachaniem orków. I w sumie tak to wygląda, wybierasz misję, jedziesz do punktu po drodze robiąc ciach, 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 zaczynasz misję, jedziesz do punktu po drodze robiąc ciach, 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 oglądasz cutscenkę, wybierasz misję i idziesz do niej po drodze robiąc ciach, ciach, ciach. Pod względem powtarzalności Cień Mordoru może swojemu następcy najwyżej czyścić buty, ale czego ja się znowu czepiam, przecież takie prawo twórców. Sama fabuła jest nawet całkiem zajmująca, ciekawa i wielowątkowa, ale rozładzi się zdecydowanie przez rozwleczenie jej po kilku małych regionach i ślamazarny grind. Ale jeśli myślisz, że skoro gra cię nudzi, to możesz po prostu nie grać. Twórcy udowadniają, że jesteś w błędzie, dając ci do dyspozycji system skrzynek, który pozwoli ci przyspieszyć zamulający grind i wyciągnąć przyjemność z rozgrywki. Wreszcie możesz zapłacić za to, by gra przeszła się sama. I możesz powiedzieć, że przecież nikt nie zmusza do zakupu i to nie wpływa na rozgrywkę, więc jeśli wypowiesz to zdanie, to walnij głową z rozpędu w ścianę, bo ludzkość i tak nie będzie miała z ciebie większego pożytku. Grindowanie jest tak wolne i rozwleczone, że gra pasjonuje niczym obserwacja rosnącej trawy i tak naprawdę, jeśli chcesz zachować jakąkolwiek dynamikę i nie czuć się jak pracownik fabryki zapałek, musisz kupić te skrzynki, co jest fanem zagraniem deweloperów, ale czego ja się znowu czepiam, przecież takie prawo twórców. System walki jest zdecydowanie bardziej miodny, więc jeden klawisz wciska się zdecydowanie przyjemniej, a walki są jeszcze łatwiejsze niż w jedynce. Dodatkowo system Nemesis został solidnie wykastrowany, dzięki czemu nie ma większego przełożenia na wydarzenia w świecie gry, ale za to możemy sobie zbierać własną armię orków i podbijać forty, co jest mechaniką sprawiającą chyba najwięcej frajdy w całym tytule. Do tego mamy taką sobie oprawę graficzną, nieźle wyreżyserowane przerywniki, całkiem dobrą muzykę i nieźle pomyślany OCZYWIŚCIE rozwój postaci, rozszerzony o rozwój umiejętności naszych podopiecznych. I to tyle, jeśli chodzi o Cień Wojny, to tak naprawdę taka sobie kontynuacja, nawet nie próbująca rozwinąć rozwiązań z pierwowzoru i traktująca grę jako maszynkę do ciągnięcia hajsu z mikropłatności, co jest so lame, biorąc pod uwagę, że nie mamy do czynienia z tytułem free to play, ale z grą AAA w pełnej cenie. Ale czego ja się znowu czepiam, przecież takie prawo twórców. I tą mocno czepialską myślą kończę. Cześć!